Halo, halo? Słyszymy się? Dobra, ja sobie może tak wejdę na chwilę do góry, żebym was tutaj dobrze widział. Teraz was wszystkich dobrze widzę, więc mogę zacząć. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie Karolinie, której już tutaj chyba z nami nie ma, i kolegium Da Vinci. Słuchajcie, ja przypomnę jeszcze, nazywam się Szymon Pankowski i pracuję w firmie F5 Consulting. Tak, pan tutaj pytał mnie przed, zanim zaczęliśmy, jak to się wymawia, czy consulting, czy consulting. Jesteśmy w Polsce, staramy się mówić jednak consulting, chociaż consulting też by nie było na pewno obraźliwe dla nas. Słuchajcie, ja się zajmuję na co dzień wycenami wartości firm i tak zwanym doradztwem transakcyjnym. Czyli my to, co robimy, my pomagamy, jak ktoś chce kupić albo sprzedać firmę, to najczęściej przychodzi do nas i my temu komuś pomagamy. Analogicznie, albo kupić, albo sprzedać przedsiębiorstwo. I teraz jesteśmy jednak w szkole o profilu, zresztą poprzednia nazwa tej szkoły bezpośrednio implikowała humanistyczny jej profil, prawda? I zakładam, że część z Państwa jest studentami tej szkoły, bo tak też miałem informację od Karoliny, więc raczej macie bardziej przygotowanie psychologiczne, socjologiczne, tak jak mój przedmówca tutaj, bardzo ciekawy wykład. Natomiast ja przyszedłem i tutaj będę Wam mówił trochę o takich sprawach związanych z biznesem, o sprawach, jak pewnie narzuca się łatwo, z jakimiś cyferkami, no bo to jest wycena, coś się liczy. Natomiast słuchajcie, wy po takiej szkole jak tutaj, jesteśmy na Wydziale Zarządzania i Coachingu, wy też jesteście przygotowywani do tego, żeby być w firmach prezesami, dyrektorami HR-ów, dyrektorami zasobów ludzkich i wielu innych działów. I będziecie mieć do czynienia z osobami, które się zajmują doradztwem, takimi jak my, na pewno. Obojętnie jaką drogę i ścieżkę kariery nie wybierzecie, czy będziecie mieć swoje biznesy, czy będziecie w innych instytucjach, tego jestem po prostu pewien. I mam nadzieję, słuchajcie, że dzisiaj coś wam może pokażę, kawałek, rąbek tajemnicy, czym jest konsulting może. I być może kogoś z was tu nawet zainspiruje do na przykład rozważenia takiej ścieżki kariery zawodowej. Do czego bardzo, bardzo was zachęcam, bo to jest tak naprawdę wspaniała ścieżka kariery zawodowej. To nie jest łatwa ścieżka, bo to jest siedzenie po nocach, to są wyrzeczenia, ale to jest też wielka satysfakcja z roboty, którą się wykonuje. To jest świadomość tego, że nie każdy to może robić, nie każdy to chce robić, ale jest to coś, co robię już od ładnych kilku lat i naprawdę bardzo to lubię. Także tym bym się chciał z wami podzielić. A jeśli chodzi o meritum mojej prezentacji, to powiem wam, tutaj kolega zapowiedział mnie, że to będzie wykład. Słuchajcie, ja też chodziłem na studia i nie każdy wykład dobrze wspominam. Bo czasami było tak, że przychodził jakiś profesor, on stawał i zaczynał mówić, na przykład ja wytrzymywałem tylko do tej pierwszej przerwy, gdzie można było wyjść po kole, ja szedłem po kole, już nie wracałem. Bo po prostu nie chodzi o tego rodzaju komunikację, tylko tak jak tu kolega podkreślał, że to jest słuchanie, to jest taka jak gdyby empatyczna, obopólna, że tak powiem, dwukierunkowa więź, którą bym chciał, żebyśmy nawiązali. Mówiąc krótko, jeśli byście widzieli, że, bo ja bardzo, tak powiedziałem, lubię to, co robię i czasami płynę w dygresję na temat jakichś takich aspektów stricte finansowych, które nie do końca każdego z was mogą bardzo interesować, więc jeśli bym wszedł za głęboko, to jeśli ktoś podniesie rękę i powie, słuchaj, mówisz trochę za dużych szczegółach, to ja się absolutnie nie obrażę. I z drugiej strony, jeśli będę mówił o banałach, to też możecie mi przerwać. A więc słuchajcie, zanim zaczniemy, chciałbym jeszcze wiedzieć, kto na sali miał w swoim życiu jakiś kurs finansów, rachunkowości, czegoś związanego generalnie z finansami przedsiębiorstw, tak żebym wiedział, do kogo mówię. Proszę ręka, o, no to muszę tutaj skorygować, bo tu koleżanka mi mówiła, że to jest humanistyczny profil, a widzę, że tu mamy salę pełną finansistów. Też widzę kilka osób takich na sali, które ręki nie podniosły, a jestem pewien, że miały taki kurs albo się trochę na finansach znają, nie wiem dlaczego się ukrywają. No ale to już tam jest ich sprawa ostatecznie. Dobrze, słuchajcie, o czym ja bym chciał dzisiaj tutaj wam powiedzieć? Przede wszystkim powiem wam, czym jest ta wycena wartości, dlaczego my ją mierzymy, dlaczego to jest ważne, że my ją mierzymy, jak to robimy i po co, czyli jakie są takie case biznesowe najczęstsze, dla których, czy na potrzeby których tą wycenę przygotowujemy. Później chciałbym wam pokazać kilka, przepraszam pan, czy to ma taki laser, że można, jak nacisnę na środek, tak? Okej, nie chciałem tutaj czegoś zepsuć.
Później powiemy sobie, pokażę wam, mam trzy takie case'y krótkie przygotowane z praktyki naszej firmy i też z ogólnobiznesowej takiej praktyki, case'ów, które być może, myślę, że przynajmniej część z was o nich słyszała. Chciałem wam pokazać, jaka jest różnica między tym, co my wyliczamy jako eksperci, a między tym, co weryfikuje rynek, bo to bardzo często nie jest to samo. I na końcu, jeśli zostanie nam chwila czasu, to sobie chwilę porozmawiamy, aczkolwiek jest jeszcze trzeci prelegent, którego również ja bardzo chciałbym wysłuchać i nie chciałbym wejść na jego czas, także tak jak nam czas pozwoli, no to może już przejdę do rzeczy po prostu. Słuchajcie, w pierwszej kolejności, jak ja tutaj się dzisiaj przygotowywałem do tego naszego spotkania, to ja sobie zadałem pytanie, po co w ogóle te wyceny robimy? Czemu ta wartość firmy jest taka ważna? Czemu wartość firmy jest ważna? I cofnąłem się trochę do zarządzania, słuchajcie. My jesteśmy na Wydziale Zarządzania i Coachingu i ja sobie zadałem takie pytanie, dlaczego, jak gdyby wyszedłem od tego, czemu wycena wartości jest istotna. Musiałem się cofnąć do teorii zarządzania, które pierwsze teorie zarządzania gdzieś tam z XIX-XX wieku mówiły, że celem działalności firmy, słuchajcie, jest zysk. Jest maksymalizacja zysku, czyli ten, kto ma więcej zysku, w uproszczeniu ma lepszą firmę. Tak się kiedyś mówiło. Pomocnicze kategorie do tego to były sprzedaż, czyli przychody, czy też aktywa. Natomiast nowoczesne teorie zarządzania, profesor Drucker i tak dalej, na pewno coś wam dzwoni, jesteśmy jednak na Wydziale Zarządzania. Oni powiedzieli tak, celem działalności firmy jest maksymalizacja bogactwa jego właścicieli. To znaczy, że po to zakładamy, słuchajcie, firmę, żeby się bogacić. Oczywiście są instytucje typu non-profit i tak dalej, natomiast co do zasady, to po to mamy, słuchajcie, firmy, żeby się bogacić. To jest cel działalności firmy. A więc idąc tym tokiem rozumowania, poszedłem dalej, no więc wzrost tej wartości to jest realizacja celu istnienia tego przedsiębiorstwa, które założyliśmy. No i więc idąc jeszcze dalej, pomiar tej wartości to jest taki kluczowy wskaźnik efektywności tego naszego biznesu, tak? Czyli im więcej ta firma będzie warta, tym lepiej realizuje cel, dla którego ją założyliśmy. Czyli zakładamy firmę po to, żeby się bogacić, mówiąc w uproszczeniu. Okej, czyli wiemy, po co założyliśmy firmę, słuchajcie. Czemu wartość jest ważna i czemu jej pomiar jest ważny. No to co to jest ta wycena? Wycena, słuchajcie, oczywiście mógłbym tu zacytować właśnie książkową definicję, że jest to zespół procedur, analiz i czegoś i pewnie byśmy na trzecim akapicie tej definicji zasnęli tutaj. Już jest trochę późna godzina, jest ciemno za oknem, można zasnąć. Ja bym chciał, żebyście zapamiętali sobie, słuchajcie, czym to faktycznie jest. A wycena nie jest niczym innym, jak jest szacowaniem wartości rynkowej. Wartości rynkowej, słuchajcie. Czemu mówimy, że to jest wartość rynkowa? Wartość rynkowa jest de facto niczym innym jak ceną, dlatego że wartość rynkowa jest taki trochę oklepany frazes, na pewno każdy z was go słyszał albo część z was, że coś jest warte tyle, ile ktoś inny jest gotowy za to zapłacić, prawda? Takie coś się mówi. No i teraz obojętnie czy nazwiemy kupno, sprzedaż, bydesk, buy, sell, to nie ma znaczenia. To czego my szukamy, słuchajcie, to jest zawsze tutaj ten środek. Ja mówię teraz o szacowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, ale to jest prawdziwe przy szacowaniu wartości każdego aktywa, samochodu, domu, instrumentów finansowych i tak dalej. Czyli słuchajcie, my w toku wyceny szukamy po prostu ceny, szukamy wartości transakcyjnej. Czy ta wartość transakcyjna odbiega od naszej wyceny, to zawsze jest weryfikowane w samej transakcji. Czyli to, co my próbujemy znaleźć, to jest takie przybliżenie tego, co nam się wydaje, że to jest warte, natomiast to jest warte tyle, ile ktoś za to zapłaci. Okay? Więc teraz pomyślmy sobie o tej wycenie tak. Załóżmy, że pani ma firmę, którą pani chce sprzedać, zatrudnia pani niezależnego eksperta, doradcę biznesowego, pana tutaj po lewej i pan jako renomowany doradca biznesowy tą firmę pani wycenia. I wycenił pani tą firmę na 20 milionów. Jeśli ma pani więcej wartą firmę, to przepraszam i jednocześnie zapraszam do F5 Consulting. Natomiast zakładając, że pan wykonał tą pracę dobrze, a jest renomowany, na pewno wykonał ją dobrze, to mamy... Pani wie, że pani firma jest warta 20. Teraz ja chcę ją kupić. Teraz ja przychodzę, biorę, pan wiem, że zajmuje się czymś innym, pan Rafał, bardziej w IT, więc pana Rafała nie będziemy do wyceny zatrudniać, ale może pani, która siedzi koło niego, by nam już wycenę, kontrwycenę przygotowała dla mnie, czyli dla strony nabywczej.
No i teraz słuchajcie, ja mam ten sam dostęp do informacji, co tamten pan i przekazuję tę informację pani i ta pani dla mnie też robi wycenę i jej też wychodzi z tego, że ta firma jest warta 20 milionów. To oczywiście nie zawsze tak jest, ale załóżmy, że tak wyszło. Tylko że okazuje się, słuchajcie, że ja mam taką firmę jak pani, jeszcze jedną i mam firmę, która produkuje to, co pani ma w hurcie i jeszcze mam firmę, która jest detalistą, czyli ja mogę to wpiąć w moją grupę kapitałową i w ten sposób zrealizuję coś, co jest bardzo na wydziałach zarządzania wręcz do przesady powtarzane słowo, czyli słuchajcie, synergia. Synergia to jest tak zwany efekt 2 plus 2 równa się 5. To znaczy, że ja tą firmę pani, która jest 20 milionów, jak ja ją włożę w moją grupę kapitałową, to dla mnie ona będzie warta 25 milionów, bo zrealizuję jakieś oszczędności kosztowe, moja siła nabywcza się zmieni lub jakieś inne korzyści, które spowodują, że ta firma będzie dla mnie warta więcej. No i teraz pytanie, słuchajcie, transakcja, czy ja chcę zapłacić 25? Jak myślicie? Nie, ja nawet nie chcę zapłacić 20, słuchajcie. W takim przypadku ja wiem, że jestem dużo większy niż pani, w sensie mówię o tych firmach. I teraz ja wyjdę od 15, tak? I pani pewnie będzie chciała tam marudziła, weźmie swojego doradcę renomowanego, więc on mnie trochę naciśnie i tam negocjacyjnie jakiś pewnie zrobią dobre podejście. No i pewnie na 18 się zatrzymamy i pół, ja będę miał target na 18, więcej nie będę chciał dać. No i transakcja się, słuchajcie, zamknie. I to tak mniej więcej się zwykle, zwyczajowo odbywa. A więc mówimy o czymś takim jak przeciwstawność stron transakcji w procesie wyceny. A więc ta wycena z perspektywy nabywczej i z perspektywy sprzedającego nie jest tym samym. I to nie jest błędne, tak? Bo różne nasze punkty widzenia implikują to, że ta wartość jest inna dla mnie i dla pani. Okej? Czyli, a słuchajcie, napisałem tutaj też efekt 2 plus 2 równa się 3. Co to może być, słuchajcie? To jest tak zwana dyssynergia. Jak się połączą dwa podmioty i w ramach tego procesu dojdzie do destrukcji wartości. To jest wbrew pozorom niestety bardzo częste. Na przykład ciekawym tutaj unaocznieniem tego może być nabycie w latach, bodajże pod koniec lat 90. przez Mercedesa Chryslera. Ogromna fuzja, liczona miliardami dolarów, 36 czy 38 miliardów dolarów, która się zakończyła miliardowymi stratami, słuchajcie. To był po prostu krach. Ona miała wiele przyczyn. W procesie właśnie due diligence, który sporządza zawsze strona nabywcza, czyli analizuje tę firmę, zostały pominięte aspekty kultury korporacyjnej, absolutnie niekompatybilnej, pricingu. Niemcy zdecydowanie więcej są gotowi płacić za auta niż Amerykanie i próbowali do Chryslera to, że tak powiem, zaimputować im takie podejście, ale to się nie udało. Totalny krach. Po kilku latach duży fundusz private equity odkupił od Mercedesa Daimlera, więc można powiedzieć, że wrócił do Stanów Zjednoczonych, ale w międzyczasie utrata wartości przez obydwa przedsiębiorstwa była gigantyczna. Czyli te dwa kubki, które były wcześniej niezależne, przelane do jednego wiadra, stanowią mniej. To jest dyssynergia, słuchajcie. To się niestety też często zdarza. Dobra, słuchajcie, to powiedzieliśmy sobie, dlaczego to jest istotne. To teraz powiedzmy sobie wartość, dlaczego wartość, mierzenie wartości jest istotne. To powiedzmy sobie teraz, po co się to, słuchajcie, robi. Pierwszy cel, taki najbardziej transparentny, o którym sobie już powiedzieliśmy właśnie przed chwilą, to jest, słuchajcie, sprzedaż. Jak chcemy coś sprzedać, to wcześniej musimy to wycenić. To jest normalne, obojętnie co sprzedajemy, czy sprzedajemy samochód, dom, czy przedsiębiorstwo, no to jak chcemy to sprzedać, musimy wiedzieć, ile to jest warte, prawda? No więc analogicznie, jaki będzie kolejny cel, jak myślicie? Jeżeli ja wyceniam, bo chcę sprzedać, to ktoś wycenia, bo chce co zrobić? Kupić, prawda? Czyli w procesie nabycia, jak ktoś kupuje firmę, to on najczęściej bierze nas, doradcę, i my sporządzamy wycenę i jednocześnie realizujemy tak zwany proces due diligence, czyli analizujemy tą firmę i de facto szukamy przesłanek dla tego przedsiębiorcy, który chce to kupić, czy funduszu inwestycyjnego, do tego, żeby po pierwsze kupił to taniej, a po drugie, żeby pokazać mu, czy są jakieś tak zwane trupy w szafie, czy jak on tą firmę kupi, żeby tam ten trup nie wypadł następnego dnia i nie spowodował, że ta transakcja nie jest dobrą decyzją. I to jest wycena w procesie due diligence, czyli od strony nabywczej. Poza tym wycenę sporządza się, słuchajcie, na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i sprawozdawczości finansowej. To są bardzo częste wyceny. Nie będziemy o tym dzisiaj mówić, bo mamy ograniczony czas, a chciałbym wam jeszcze kilka spraw przekazać. Pozyskanie wiedzy, słuchajcie, to jest taki last but not least powód.
bo on się wydaje błahy, ale tak naprawdę takim wcale nie jest. Bo to jest częste, że przychodzi do nas przedsiębiorca i mówi: Panie, ja bym chciał to sprzedać, tylko nie wiem za ile. Albo na przykład brat z bratem się chce rozstać. Ostatnio miałem taki case i chcą wiedzieć, ile to jest warte, żeby jeden drugiego spłacił. Mąż żoną, to zawsze trudniejsze z wielu powodów, ale to też się, słuchajcie, zdarza. Sukcesja. Widzę na sali dwóch kolegów, którzy zajmowali się procesami sukcesyjnymi, czy nadal się zajmują, od strony takiej wizerunkowej, bym powiedział, mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem, źle, nie? Jest okej, okay, dobra. Słuchajcie, w procesie sukcesji popularny case, mamy już 25 lat wolną gospodarkę. No i osoby, które pozakładały firmy gdzieś na początku lat 90. dochodzą do takiego momentu, że chcą je teraz sprzedać. No i teraz wyobraźcie sobie najpopularniejszy case. My takie procesy sukcesyjne też prowadzimy. Wyobraźcie sobie case, że macie trzech synów, dwóch się nadaje świetnie, żeby im przekazać biznes, a jeden się całkiem nie nadaje. Ale kochamy go tak samo, prawda? No i teraz jak to zrobić, żeby tą sukcesję zrealizować, jednocześnie tego gościa nie skrzywdzić? I słuchajcie, na zachodzie pączkują całe firmy doradcze zajmujące się tylko tym tematem. Oni niczym innym nie robią, jak na przykład doprowadzają do tego takiego płynnego przejścia. A to jest zwłaszcza robota dla takich ludzi po takich uczelniach jak wasza, czyli po uczelniach humanistycznych. To jest robota dla psychologów, socjologów, coachów, a jednocześnie dla nas od strony biznesowej, żeby to poukładać, żeby pokazać, czy tą firmę należy sprzedać i podzielić kasę, czy podzielić firmę, czy może ją zrestrukturyzować. Także to pozyskanie wiedzy jest bardzo istotną przyczyną, dla których sporządzamy wyceny. To jest, słuchajcie, metody wyceny. Tutaj na pewno każdy z was kiedyś przeglądał jakiś Puls Biznesu, Newsweek albo coś takiego i tam się pojawiają takie hasła, słuchajcie. Po angielsku DCF, po polsku ZDPP, po angielsku NAV, po polsku SAN, po angielsku MC, po polsku PR, po angielsku BV, po polsku KW i możemy sobie zadać po polsku pytanie, o co w tym wszystkim chodzi, tak? I ja absolutnie nie chciałbym, a wręcz zabraniam wam zapamiętywania tych akronimów tutaj dzisiaj, bo to jest, nie wiem, czy kolega coach ze mną zgodzi, czy można sobie zaśmiecić czymś głowę, ale jeśli można, to jest ten przypadek, słuchajcie. Nie zapamiętujcie tego. Zapamiętajcie to, co teraz powiem, bo to jest moim zdaniem istotne. Ja bym chciał, żebyście... Proszę? Może ktoś chciał zapisać, nie wiem. Słuchajcie, wyceny robimy generalnie na trzy sposoby. Najważniejszy, dominujący sposób wykonywania wycen wartości to są wyceny dochodowe. One generalnie odpowiadają nam na pytanie, ile warty jest nasz biznes. Bo firma to jest aktywa, firma to jest biznes, to są ludzie, to jest interdyscyplinarny twór, prawda, jak my patrzymy na... Dlatego konsultantów jest tak wielu, bo jeżeli ktoś się zna na wszystkim, to najczęściej nie zna się na niczym. Ale konsultant to jest ktoś taki, kto musi mieć o wszystkim pojęcie, tak? Nasz prezes tak mówi, że konsultant to jest ktoś, kto wie wszystko o czymś i coś o wszystkim. I przedsiębiorstwo jest właśnie takim tworem. Dochodowe wyceny, słuchajcie, są najważniejszą grupą metod wyceny. Dominującą obecnie w praktyce i w teorii biznesu. Wyceny majątkowe odpowiadają nam generalnie na pytanie, ile warte są aktywa danej firmy. Ja tu mówię w dużym uproszczeniu, bo o każdej z tych metod można by napisać pewnie książkę, jeśli nie jakieś przynajmniej długie opracowanie. A trzecia grupa metod mówi nam, to są metody mnożnikowe, odpowiada na pytanie, ile warte są firmy podobne, z czego możemy zbudować model taki, żeby wycenić naszą firmę na podstawie na przykład konkurencji, na podstawie firm z branży, firm porównywalnych. Nie mamy czasu, żeby wchodzić w naturę każdej z tych metod, ale jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany, to po spotkaniu jestem chętny, żeby pogadać na ten temat. Słuchajcie, narzędzia. Czym się, myślicie, robi wycenę? Podstawowe narzędzie, jakie może być? Dokładnie. Słyszałem Excel, przez chwilę się poczułem, jakbym był w pracy, bo to jest faktycznie podstawowe narzędzie mojej i pracy konsultantów w konsultingu finansowym. Drugie, słuchajcie, narzędzie, bez którego się wyceny nie robi, to jest kartka papieru i długopis. Nie do przecenienia, słuchajcie. Notatki, spotkanie u klienta, nie można bez tego zrobić wyceny. Ale teraz wyobraźcie sobie, że jeszcze 25 lat temu, bo nasza firma ma w tym roku 25 lat, 25 czy 26? 5, dobra. 25 lat. I teraz, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że oni 20 ileś lat temu, oni robili przy pomocy tego narzędzia głównie wyceny. I teraz
Wycena DCF-em to jest wycena, którą się sporządza sekwencyjnie. Najpierw prognozujemy rachunek wyników, potem bilans, a potem prognozujemy rachunek przepływów pieniężnych. No i teraz, co się stanie, jak mi się dzisiaj coś pomyli w tym rachunku przepływów pieniężnych, bo każdemu się coś myli. No to słuchajcie, ja duszę F2 i to poprawiam, tak? No to co mam innego zrobić, prawda? Natomiast 25 lat temu, słuchajcie, to ten rachunek był na stronie 66 napisany ołówkiem, a na stronie 34 był bilans i najpierw musieliśmy znaleźć tą stronę 34, wziąć taką dużą gumkę do mazania, wymazać i liczyć na to, że ten bilans się jeszcze domknie, co jest mało prawdopodobne, więc z dużym prawdopodobieństwem trzeba było wziąć, zgnieść i wywalić do kosza. Ale takie były, słuchajcie, realia sporządzania wycen jeszcze 20 kilka lat temu. To narzędzie jest też narzędzie, bez którego wyceny nie sporządzimy na pewno, ale teraz chciałem wam pokazać najważniejsze, słuchajcie, narzędzie. To jest najważniejsze narzędzie sporządzania wycen wartości i ono jest nie do przecenienia, bo takie Excele gotowe do sporządzania wycen i tak dalej, to w internecie się znajdzie. No to dlaczego, słuchajcie, przedsiębiorcy nam tak dużo za to płacą? Bo to nie są tanie usługi. Dlatego, że tego się nie robi tylko Excelem, tylko to się robi, słuchajcie, głową, w której jest doświadczenie. Z tym doświadczeniem przychodzi wiedza, jak to robić. To w ogóle taki, to nie dotyczy tylko sporządzania wycen, bo wy będziecie w karierze zawodowej, część z państwa już to robi, a część młodszych uczestników tego spotkania dopiero będzie. Wy będziecie odbierać dokumenty doradcze. Takich doradców jak my, ekonomicznych, doradców biznesowych, prawnych, doradców marketingowych i wszelakich innych. I chodzi o to, słuchajcie, że jak zamówicie wycenę i widzicie, idzie do was gość w garniturze i niesie tą wycenę, nogi mu się ledwo uginają pod nim, rzuca tą wycenę na stół, stół się prawie ugina i wy patrzycie na to i panie, co to jest, co pan tu przynosi, co to jest, nad Niemnem, takie grube, a on czy encyklopedia Brytanika, on mówi, nie, to jest to, co pan kupił za 20 tysięcy, a my mówimy, jak panie? Ja chciałem wiedzieć, ile jest warta moja firma, jak ją sprzedać, a pan mi tutaj przynosi encyklopedię, którą ja nie jestem w stanie przeczytać. I o co w tym chodzi? Niech pan powie jednym zdaniem. I to jest, słuchajcie, kluczowe pytanie, bo jeśli na to pytanie ktoś wam nie jest w stanie odpowiedzieć tak, że wy to zrozumiecie jako ludzie inteligentni, a takimi ludźmi jesteście, no to znaczy, że ktoś tego dostatecznie dobrze nie umie albo nie umie wam tego przekazać. A to Einstein, którego generalnie często cytuję. On już powiedział, że jeśli ktoś nie rozumie czegoś dostatecznie, nie, powiedział tak, że jeśli ktoś nie umie wam wyjaśnić czegoś dostatecznie prosto, to z dużym prawdopodobieństwem sam dostatecznie dobrze tego nie rozumie. Tak? Także zawsze, słuchajcie, doradca jest po to, żeby wam doradzać, ale on ma powiedzieć to w takich słowach, jest pojęcie elevator pitch, znacie je. W minutę trzeba powiedzieć, o co chodzi, bo to wychodziło z tego, że ktoś wchodzi do windy z szefem i zanim szef dojedzie na piętro, to on już ma mu sprzedać pomysł na swój biznes czy sprzedać koncepcję, nad którą pracował. W windzie, w minutę. Jeśli przynosi wam nad Niemnem i chce za to 20 tysięcy, to mu nie płaćcie, słuchajcie. To jest hasłem naszej firmy doradczej, jest będą efekty, słuchajcie. To jest hasło naszej firmy, bo jak przychodzicie do nas, to my nie chcemy sprzedawać czegoś, co będzie można służyło jako, nie wiem, podstawkę do kwiatka albo będzie można na tym usiąść, jak nie będzie krzesła, tylko chodzi o to, żeby z tego przyszły bezpośrednie efekty biznesowe. Nie, zupełnie nie zrozumiałem, co pani ma na myśli. Ale ja nie mówię, że my nie mamy robić tych opracowań, tylko ja mówię, że one mają mieć sens. I mówię, że mają być przede wszystkim tak sformułowane, żeby wartość dla kogoś, kto je kupuje była, prawda? Bo my widzieliśmy bardzo dużo dokumentów sporządzanych przez doradców prawnych czy innych, takich, gdzie po prostu były sporządzone, bo musiały być, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby z każdej takiej usługi płynęła wartość, tak? Okej, case'y. Mamy, słuchajcie, jeszcze chwilę, chciałbym wam powiedzieć o dwóch, a może nawet trzech takich przypadkach, gdzie zestawimy wartość rynkową z wartością, którą mieliśmy wycenić. Pierwszy case, słuchajcie, na pewno każdy zna z was trunek, który się za mną wyświetla. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj ten trunek będzie pił albo pił, ale każdy wie, że jest to pyszny, orzeźwiający, chmielowy napój. Ale to, co też widać dobrze na tym obrazku, słuchajcie, to jest to, że to jest piwo Tyskie. Jest piwo marki Tyskie, czyli marka należąca do firmy Kompania Piwowarska, która z kolei należy do wielkiego konglomeratu południowoafrykańskiego.
I to jest generalnie wiedza powszechnie wiadoma. I teraz słuchajcie, nie wiem, czy każdy wie, że w 1993 roku 40% udziałów tej spółki za 20 milionów dzisiejszych złotych nabył zmarły w zeszłym roku pan Kulczyk. W tymże procesie konsultanci i współzałożyciele naszej firmy doradzali panu Kulczykowi, czyli stronie tej kupującej. Stroną sprzedającą był Skarb Państwa. Czy ktoś wie, kiedy i w jakiej wartości pan Kulczyk z tej inwestycji wyszedł? Ktoś słyszał? Słuchajcie, on z tej inwestycji wyszedł w roku 2009, sprzedając 28% udziałów w przeliczeniu na złotówki za 4,1 miliarda złotych. Czy to jest dobra transakcja waszym zdaniem? No to jest raczej taka, którą każdy z nas by chciał zrobić, nie? Już pomijam to, co w międzyczasie na pewno było wypłacone coś w postaci dywidendy, bo kompania piwowarska miała przecież po 500 milionów zysku rocznie, już jakiś czas temu, teraz akurat myślę, że jest to jeszcze więcej. O co chodzi w tym case'ie? Co ja wam chciałem tutaj powiedzieć, słuchajcie. Wycena, czy tamta wycena, którą my sporządziliśmy, nasza firma, ja to oczywiście osobiście nie robiłem, w 93, czy ona była zrobiona właściwie? Oczywiście tak. Czy opiewała na taką kwotę? No oczywiście nie, słuchajcie. Dwa wnioski. Po pierwsze, okres analizy i prognozy nie może być za długi. Na przykład pod projekty unijne okresy analiz są tam 15 lat i tak dalej. To jest, słuchajcie, absurd. Keynes, jak kiedyś został zapytany na wykładzie na seminarium przez swojego studenta, panie profesorze, a co się stanie w długim okresie? A on był wrogiem tej polityki długiego, krótkiego okresu i powiedział, drogi panie, w długim okresie wszyscy będziemy martwi. I tylko tyle mu powiedział, słuchajcie. Drugi wniosek z tego case'u jest taki, że pomimo, że ta wycena była zrobiona prawidłowo, to nikt nie mógł się spodziewać takiej wartości. Oczywiście były też takie kwestie, że dostęp do informacji był niższy, wtedy nikt nie mógł przewidywać takiego wystrzału rynku piwowarskiego, no bo tradycyjnie silny w Polsce rynek spirytusowy został zduszony przez wzrost rynku piwowarskiego, rynku winnego. Nie mówię, żeby dzisiaj jakikolwiek z tych rynków w Polsce był słaby, bo nie jest. Natomiast chodzi o to, że jak się czuję też tak tym biznesowym nosem, jak ja to zawsze powtarzam, jak się czuję, że to jest to, to należy takie coś realizować, słuchajcie. Obojętnie co to jest. Jak ktoś przychodzi i chce kupić naszą firmę, a my mówimy, może kiedyś przyjdzie ktoś z lepszą ofertą, to jest zawsze decyzja przedsiębiorcy, słuchajcie, ale najczęściej jest tak, że dobra oferta, taka jak czujemy wewnętrznie, ktoś nam podpowiada, jest dobrze, ale może poczekam, nie, jest dobrze, robię, słuchajcie. Ale to oczywiście, ja nie mówię wam, co macie robić, bo to każdy podejmie swoją decyzję, ale co do zasady, tak to wygląda. Drugi case, słuchajcie, to jest z praktyki biznesowej już bardziej taki współczesny. Ja mam przyjemność już 3 lata prowadzić proces sprzedaży firmy naszego klienta. Teraz jest to drugie podejście. To jest utajniony proces, więc nazwę to spółka X. I ta firma w roku, słuchajcie, 2013, to jest nasz klient, on produkuje specyficznego rodzaju konstrukcje stalowe. On dostał kiedyś od swojego, przy piwie, od swojego kontrahenta dużej firmy amerykańskiej, 100 milionów dolarów obrotu, propozycję. Słuchaj, a czy ty byś się nie chciał sprzedać? On przyszedł do mnie, zjedliśmy obiad, pogadaliśmy, mówi, wiesz co, chyba bym chciał mu się sprzedać. No i okej. To jest, słuchajcie, wstęp do naszego case'u biznesowego. Natomiast muszę wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Jak ktoś dzwoni, doradcy się tak komunikują. Jeden doradca dzwoni do drugiego, ja podnoszę telefon i on mówi, słuchaj, mam coś na sprzedaż. Ja mówię, co? I on mi wtedy podaje 3 rzeczy. Branżę, przychody i EBITDA. EBITDA to jest taki zysk operacyjny plus amortyzacja. Kto ma miał jakąś wiedzę na temat finansów, to może mu coś dzwonić. Generalnie to jest takie przybliżenie rocznych przepływów pieniężnych. I tylko te 3 informacje, jak dostaje jeden doradca od drugiego, to mówi, ok, mam klienta albo nie mam klienta. No i teraz ta firma, która kupowała firmę mojego klienta, ta zagraniczna, ona oparła się o plan finansowy, który opiewał, że ten właśnie wskaźnik będzie wynosił w roku 2013 1,5 miliona złotych. Ale oni jak na Amerykanów wyjątkowo opieszale procedowali, co zaskutkowało tym, że mój klient zdążył tą firmę w jednym roku rozwinąć i dzwoni do mnie i mówi tak, słuchaj, ja będę miał w tym roku 3,5 miliona sprzedaży. Ja mówię, a jak to zrobiłeś? Mówi, no mam nowy kontrakt ogromny, tyle właśnie zrealizuję. Ja mówię, słuchaj, dobra, ale to naszą wycenę do rozmowy z inwestorem oprzyjmy o 3 miliony złotych. Okej, tak zrobiliśmy.
Amerykanie oddzwaniają, mówią, słuchajcie, nie, on nie zrobi więcej niż 1,5 miliona, bo tak nam wcześniej powiedział. No już w ogóle absurdalność tego argumentu, który przedstawiali, pominęliśmy milczeniem. Próbowaliśmy im tłumaczyć, że przecież mamy kontrakty, że mamy umowy już podpisane, no i że tak to się po prostu zakończy. Oni z innych jeszcze przyczyn odstąpili od tej transakcji i chyba dobrze, teraz mamy inwestora finansowego, z którym się rozmawia zupełnie inaczej, proceduje się zupełnie znacznie krócej. Oni te firmy nie kupili, a mój klient w tym roku, słuchajcie, zrobił 4 miliony złotych tego zysku, czyli jeszcze więcej nawet niż sam przewidywał i z taką smutną satysfakcją gdzieś tam w Ameryce Północnej się spotkał z nimi na jakimś evencie branżowym i im te wyniki przekazał. Oni tak byli bardzo zainteresowani, bo tylko czekali na to, żeby potwierdzić, że to jest te 1,5 miliona. Jak usłyszeli, że 4 miliony, to ręce im opadły, no bo oni nie zrobili dobrego interesu, on nie sprzedał firmy, a my nie zarobiliśmy. No ale tak to bywa, niestety. A teraz, jak się nie uda za jednym razem, to się, słuchajcie, próbuje drugi raz, jak się nie uda drugi raz, to się próbuje trzeci, jak cię wywalą drzwiami, to wchodzisz oknem. I w ten sposób robi się biznes. Nie wiem, czy mam jeszcze 3 minuty na ostatni case? Gdzie jest pani koordynator tutaj? Chcecie jeszcze jeden case usłyszeć? Tak, dobra. Słuchajcie, czy ktoś zna ten portal? Dobra, to jest retoryczne pytanie, bo wszyscy się tutaj zapisaliśmy prawie przy pomocy Facebooka, więc wiem, że znacie. Ale jest druga ikonka, słuchajcie. Druga ikonka oznacza, to jest logo komunikatora WhatsApp. Czy ktoś z was na sali używa WhatsAppa? O, proszę bardzo. Ja na przykład nie używam WhatsAppa. Mi się wydawało, że tak jestem nowoczesny generalnie. Słuchajcie, WhatsApp to jest firma, która powstała w roku 2009. Znowu mamy 2009 rok. Pan Kulczyk sprzedał, oni założyli w roku 2009. Absolutnie nie implikuje, że była korelacja między tymi zdarzeniami, tylko zbieg okoliczności bardziej. Jan Kłom, czyli pan z pochodzenia z Ukrainy i jego kolega, którego nazwiska nie pamiętam, na S się nazywa, Svent bodajże, to znaczy pamiętam, ale nie wiem, jak to się dobrze wymawia. Oni obydwoj pracowali w Yahoo. Z Yahoo wyszli z jakimiś oszczędnościami, bo wcześniej pracowali typowo w stylu korporacyjnym, a więc wakacji nie mieli, zwłaszcza, że w Stanach płatnych wakacji jest chyba 11 czy 12 dni, więc trochę kasy odłożyli, ale mieli... Proszę? Jeszcze raz? Jak ci korporacja da? Powiedział kolega, który właśnie wrócił ze Stanów, zwiedzając całe, bo mu korporacja dała. a potem się może podzielić te informacjami, bo spędził tyle czasu na Stanfordzie, zdaje się, tak? Okej. Słuchajcie, WhatsApp 400 tysięcy kasy było w roku 2009. Czy wiecie, za ile został przez Facebooka kupiony rok temu? Za 19,3 miliarda dolarów. To się przelicza, słuchajcie, na 63 miliardy złotych. Wiecie, jaki jest budżet Polski na ten rok? Nie, to byśmy chcieli pewnie. No, za chwilę będzie, bo wie pan, tylko że dziura się powiększy pewnie. Jak będzie 1000 zł na dziecko, to będzie budżet 400 wtedy. Ale może tak być, może tak być. Pytanie, czy to się nie zakończy katastrofą dla naszych finansów publicznych, ale jest pan bardzo blisko, bo moim zdaniem budżet jest 300 z haczykiem. Wydatkowy, bo wpływowy jest tam bodajże 200 coś. Także to, słuchajcie, jedna która naszego budżetu? 1/5, tak spokojnie, 1/5. Dwaj faceci, 5 lat pracy, 1/5 budżetu kraju 40-milionowego. Czy to jest dobra transakcja? Zgadza się, jest to podzielone na akcje uprzywilejowane, nieuprzywilejowane, ale w uproszczeniu ogłoszona wielkość transakcji to jest 19,3 miliarda. No, wie pan co, szczerze mówiąc, niech będzie 15. Życzę panu tego, naprawdę. Życzę panu nawet tej dyszki. Bo to no za 10 miliardów dolarów, słuchajcie, jak się zaciśnie pasa, no da się przeżyć też. No. Nie jest lekko, ale się da. I teraz tak. O co chciałem tutaj, co chciałem powiedzieć przy tym case'u? Oczywiście absolutnie porównywalny też do pierwszego case'u. No nie jestem, jestem na 100% pewien, że nikt z nich się nie spodziewał, że sprzeda za tyle. No to jest oczywiste, prawda? Natomiast to, co jest tutaj ciekawe i to, co bym chciał, żebyście zapamiętali, że trzeba znać
coś, co generuje w naszej firmie wartość, dokładnie to zidentyfikować, a jak już to zidentyfikujecie, to to pielęgnować, słuchajcie. Wiecie co, bo wiecie co Facebook kupił od nich, od tych dwóch Ukraińców, czy jednego pana z Ukrainy, drugiego tam nie wiem skąd, ze Stanów chyba. Facebook od nich nie kupił know-how, bo ta aplikacja przez pierwsze dwa miesiące, ona się tak sypała, słuchajcie, pingowała losowo ludzi w ogóle, nie dochodziły wiadomości, dochodziły gdzieś indziej, sypała się, cały czas się wysypywała. Z jakiegoś powodu ona się okazała dla użytkowników taka sexy, trendy, cool i tak dalej, że ludzie zaczęli jej używać. Po roku już miała kilkaset tysięcy użytkowników. A więc Facebook nie kupił samego know-how, bo on jest generalnie prosty, to jest prosta aplikacja. On nie kupił też majątku produkcyjnego, ani intelektualnego, bo też jakiegoś tam szczególnego go nie ma. On kupił jedną rzecz, użytkowników, słuchajcie. On kupił 500 milionów aktywnych użytkowników. To jak podzielimy 500 milionów przez 19 miliardów dolarów, nie jestem w stanie tego w tej chwili w głowie przeliczyć, ale to wychodzi tam kilka ładnych dolarów za głowę. To było bardzo dużo. Tak w każdym razie oceniał to rynek. Ktoś to może przeliczyć, bo teraz mnie zainteresowało to. 19 miliardów przez 500 milionów. Ile to daje? 40. Tak, 40? No, z tego, co jak to oceniała branża, było to bardzo dużo. Natomiast słuchajcie, teraz WhatsApp ma 900 ileś tam milionów użytkowników. 900 ileś milionów. To znaczy, że jedna prawie szósta globu wszystkich ludzi, którzy żyją na Ziemi, używa WhatsAppa. No to jest pewien sukces biznesowy, prawda? Nie można tego, to jest pewnie tyle ludzi, co nie wiem, je hamburgery albo coś takiego. To nie można tego, słuchajcie, zbagatelizować. Dobra. Także te trzy case'y chciałem wam przekazać. Podsumujmy sobie krótko to, co dzisiaj trochę do was tutaj rozwlekle może powiedziałem, bo już wchodzę powoli na czas pana kolejnego, więc się streszczamy, słuchajcie. Celem wyceny jest poznanie prawdopodobnej wartości rynkowej, bo prawdziwa wartość rynkowa to jest to, ile ktoś nam za coś zapłaci. To jest wartość rynkowa. Także celem wyceny jest poznanie prawdopodobnej rynkowej wartości firmy. Głowa jest naszym najcenniejszym narzędziem w biznesie. Tego jestem pewien z mojej praktyki zawodowej. Nie ma nic ważniejszego i głowę przede wszystkim, że tak powiem, nad nią trzeba najbardziej pracować i jej zawsze używać. Nie dać się omamić papierkami, rysunkami ładnymi i czymkolwiek jeszcze. Trzy podstawowe sposoby wyceny są metody dochodowe, metody majątkowe i porównawcze, z czego najistotniejsze są metody dochodowe. Ktoś będzie zainteresowany, dlaczego, możemy porozmawiać na ten temat więcej. I ostatnie case, słuchajcie, tego naszego WhatsAppa. Znajmy driver tej wartości, wiedzmy, co generuje wartość naszej firmy prawdziwą i pielęgnujmy. Pielęgnujmy ten driver wartości i sprzedawajmy, słuchajcie, te firmy za, nawet jak pan za tą dychę sprzeda, to ja myślę, że wszyscy będziemy z tego faktu dumni, czego wam szczerze życzę. Jeśli ktoś z was chce wybrać drogę pracy w konsultingu, to się nastawcie na to, że to nie jest najłatwiejsza droga, ale jest dająca bardzo dużo satysfakcji, bardzo dużo de facto radości i takiego poczucia, że my robimy coś naprawdę ciekawego, że coś się dzieje. Że my nie jest, okej, okay, może ktoś tam, nie wiem, od 8 do 18 siedzi w banku i nawet lepiej na początku od nas zarobił, natomiast po 10 latach my mamy o czym mówić. Pytanie, czy dla mnie nie ma nic gorszego niż nuda, słuchajcie, a w konsultingu nudy nie ma, dlatego jeśli ktoś nie chce się nudzić, to zapraszam do konsultingu i życzę wam wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za uwagę. Mamy jeszcze czas na jedno, dwa pytania. Może ktoś z publiczności chciałby zadać jakieś krótkie pytanie? Nie ma chętnych. Chyba wszystko zostało bardzo dogłębnie wyjaśnione. No na to wygląda. Jak nie ma pytań, to też to może jeszcze dorzucę, że jeśli ktoś chciałby na przykład w naszej firmie przyjść na staż lub praktykę, to taka możliwość jest. Nie każdy na tą praktykę, nie z każdym tą praktykę rozpoczniemy, bo mamy też ograniczone możliwości. Nasza firma w tej chwili zatrudnia ponad 50 osób i mamy okresowo większe lub mniejsze zapotrzebowanie, ale gdyby ktoś był zainteresowany, to proszę sobie zanotować. Koleżanka obecna na sali zarządza tymi przepływami informacji na temat praktyk, także na pewno na maila odpowie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. I... Proszę.
A, ten, tak? Jesteśmy na składowej w Poznaniu. Jeśli ktoś ma, chciałby z nami nawiązać kontakt, to proszę bardzo dzwonić lub napisać maila. Tam mail do koleżanki był podany. Ona się zajmuje rozwojem naszego biznesu, także to jest właściwy adres, jeśli ktoś by miał taką potrzebę. To dziękuję jeszcze raz bardzo i jeszcze raz mail. Proszę bardzo. Zapraszamy do kontaktu. Dziękuję.